Siemano, pokażę szybkie kopiowanie aut ze znajomym. No łatwe jest jednak początek, no chwilę trwa, zanim się znajomy nas zgliczujemy, potrzebujemy albo tutaj w arenie motorki fadzio, które stracimy i auto, które będziemy kopiować, albo robimy to przy kasynie, tak jak wcześniej tam pokazywałem, że można przy kasynie. No glitch nie wymaga od nas tablic iFruta. Potrzebujemy jednego znajomego, korzystamy z swobodnego trybu celowania, będzie tu znajomy raz dołączał do kogoś z innym celowaniem. No mobilne centrum, żeby zapisywać kopię, no ale tak mówię, albo tutaj arena, albo można to robić tu przy kasynie. Ja teraz odpalam jedną z tych akcji koło kasyna, znajomy u siebie w biurze rejestruje się jako SecuroServe. Wchodzi w listę znajomych, dołącza do kogoś z innym trybem celowania. Pierwszy komunikat będzie potwierdzał, drugi anulował. Siada tutaj przy biurku, rejestruje się tam i rozpoczyna pierwszą lepszą tam akcję na te pojazdy specjalne. Wyskoczy mu tu błąd, że akcja nie może zostać rozegrana. Tu było widać, że wstał z krzesła, wsiadł z powrotem. No i teraz wystarczy tylko, że kliknie D-pad w prawo, wyjdzie z, zejdzie z tego krzesła, będzie patrzył tu w stronę tych okien, otwiera interakcję, wystrój biura i zmienia wystrój, obojętnie jaki. Tu czasami chwilę trzeba poczekać na tym czarnym ekranie. Będzie miał widok tam przez okno, ale nie będzie w tym oknie żadnych tych ramek, które tam są. Znaczy, że się udało. Teraz dołącza do nas, do tej akcji, którą my tam rozpoczęliśmy w pobliżu kasyna. Czy wysyłamy mu zaproszenie? Aha, zapomniałem powiedzieć, to jest na Xbox. Na Xboxie robimy sobie sesję publiczną pustą i znajomy do nas dołącza. Na Playu nie wiem nawet, jak się robi pustą publiczną, czy to można na jednoosobowej to robić. Nie miałem nawet jak sprawdzić z kim. Tutaj na Xboxie wystarczy wyczyścić sobie na tę sesję i znajomy do nas dołącza. Teraz tak, gdy znajomy dołączył do nas do tego wyścigu, my go po prostu wchodzimy w listę graczy, którzy są w lobby i go wyrzucamy. Klikam wyrzuć. Znajomego wywala. My możemy opuścić też już ten wyścig. Tą akcję niebieską, którą rozpoczęliśmy tu koło kasyna. A znajomy musi udać się teraz do swojego penthouse'u. To znaczy wejść do kasyna, a tam w parkingu musi mieć już jakiś pojazd wstawiony. My też już w międzyczasie możemy odpalić, no jak ja to robię przy arenie, no to jakąś akcję koło areny, tą niebieską będę odpalał. A jeżeli robicie to przy penthouse, przy kasynie, to możecie odpalić znajomemu tą samą akcję tutaj niebieską przy kasynie. Ale tu najpierw tak, znajomy wchodzi do kasyna. Ja rozpoczynam akcję teraz koło areny. No, tu zasłonięte jest, nie widać, ale jest tam taka bliska zara po drugiej stronie ulicy, jak się wyjdzie z areny. Znajomy teraz podchodzi do Toma. Klika D-pad w prawo, przechodzi na usługi parkingowe. Wybiera pierwszy, lepszy samochód z garażu w penthouse. Obojętnie jaki to samochód. Wybiera go i będzie miał cały czas czarny ekran. Teraz będzie miał cały czas czarny ekran i znowu do nas dołącza do tego lobby, tej niebieskiej akcji, którą my rozpoczynaliśmy. Czy to koło areny, czy koło kasyna, to jest nieważne. No i tam, no tyle motorków fadzio musimy mieć, to mówiłem,
we wszystkich możliwych garażach. Tyle ile wolnych miejsc, tyle sobie zrobimy kopii. Znajomy do nas dołącza, jednak nie dołączy, odrodzi się gdzieś w jakiejś innej akcji. Jest niewidoczny, zabroszony. Teraz my opuszczamy tę niebieską akcję, którą rozpoczynaliśmy. Odpalamy tytaniczną robotę. Musimy tutaj teraz znajomego... Tytaniczną robotę odpalamy, czy... tą szybką akcję, telefon rzutki. Teraz nas zapraszamy znajomego. On do nas dołącza i jak ma pierwszy czarny komunikat, mówi nam o tym, my opuszczamy te lobby tytanicznej roboty. On potwierdza ten komunikat, że chce dołączyć, potwierdza ten drugi, że akcja została zamknięta. Jest odmrożony i możemy przechodzić do kopiowania. Ja opuszczam lobby, a znajomy potwierdza. Pierwszy potwierdza ten drugi. No ja tu teraz muszę po niego się udać, bo jak wiecie, na dwie konsole. My znajomego nie mamy nigdzie na mapie, ani znajomy nie ma w ogóle minimapy. I właśnie taki efekt musi tutaj być. Tu zgarnąłem już znajomego z drogi. Podjeżdżam sobie jak do koło areny, wzywam mobilne centrum operacyjne. Podstawię sobie trochę bliżej, żeby daleko nie jeździć. Wtedy wiadomo, ten glitch trwa jeszcze szybciej. Znajomy zostaje w pojeździe albo wzywamy mu jakiś. I on będzie musiał, tak jak już było, odjechać kawałek. My będziemy wzywać przez klub motocyklowy najlepiej. Ten motorek Fadzio, o którym mówiłem na początku, który będziemy tracić, on nam się nie pojawi na mapie, znajomy nie zostanie wyrzucony z naszego pojazdu. Wchodzimy do garażu po auto, które będziemy kopiowali, wyjeżdżamy, znajomy będzie wysiadał i nam zmieniają się tablice. Rejestruję się w klubie, wzywam motorek Fadzio. Znajomy nadal siedzi w aucie. Nic się nie dzieje i tak jest właśnie. Tak musi być. No, motorek Fadzio, powiedziałem, że wszędzie mogą być, byle nie w siedzibie klubu motocyklowego. Znajomy, żeby się nie wpieprzył gdzieś tam w jakąś uliczkę, kurde, bo on tutaj nie może cofać w ogóle, nie może cisnąć gaz do tyłu, tak samo mu nie pojedzie, nie ma hamulcy w ogóle, także niech uważa, by auta nam gdzieś nie utopić, a my wyjeżdżamy autem, które kopiujemy, jak widać moje tablice. Znajomy może wysiąść z tamtego pojazdu, mi się zmienią tablice na te randomowe z tego wzywanego motorka Fadzio i wjeżdżam do mobilki zapisać kopię. Ona może być pusta, może być pełna, jeżeli jest pełna, no to przeniesie się w miejsce motorku, a Fadzio ten pojazd, który był w środku.
I ten dalej robimy to samo już jak było. Wyjeżdżamy z mobilnego centrum operacyjnego, tą świeżą kopię dajemy znajomemu, on kawałek nam odjeżdża. My przez klub motocyklowy wzywamy kolejne fadzio, które będziemy tracić. Wchodzimy do areny, czy tam do penthouse'u, do garażu, po auto, które kopiujemy, wyjeżdżamy na zewnątrz. Znajomy wysiada nam z tej kopii, nam zmieniają się tablice i wjeżdżamy do mobilki zapisać kolejną kopię. I tak robimy w kółko, zapełnimy sobie, pozbędziemy się tych wszystkich fadzio, których będziemy używali do kopiowania.